Witam w dzisiejszym filmie, który po tytule możecie wnioskować będzie o filmie, który nagraliśmy. Ja uwielbiam filmy i wszystko, co z filmami jest związane. Pisanie, nagrywanie, montowanie, aktor, naprawdę wszystko. Nawet nie pamiętam od kiedy, pamiętam, że pierwszy taki film nagrałam w podstawówce, to chyba była piąta klasa, razem z moją siostrą. To było Harry Potter, to było coś z Harry Potterem, pamiętam, że wtedy pierwszy raz obejrzałam filmy Harry Pottera i byłam podekscytowana i nagraliśmy jakiś krótki film. Inspirowany Harry Potterem, to był okropny. I potem w gimnazjum zaczęło się takie jakby najwięcej tych filmów, zwłaszcza w jakby ostatniej klasie, kiedy nagrywaliśmy Buszującego zbożu, nagrywaliśmy Harry Pottera i potem zaczęliśmy jeszcze jeden film, taki oryginalny mój pomysł, że tak powiem, ale w końcu go nie skończyliśmy, jakby trochę przez pandemię, trochę przez inne czynniki, ale never mind. No i teraz pod koniec maja nagraliśmy bardzo krótki film, aczkolwiek bardzo go lubię. Ja ogólnie jestem z niego bardzo zadowolona. Sprawda, proszę, zanim zaczniemy, mieć na uwadze, że ten film jest absolutnie amatorski i zaczyna grzmieć. You know, zrobiliśmy to just for fun. On został nagrany 24 godziny jakby łącznie. To nie były 24 godziny ciągiem, to były 24 godziny łącznie. Także don't come at me for that. Jestem podekscytowana, bo ja tak jak mówię, lubię bawić się w nagrywanie, w składanie, w efekty specjalne. That's my thing! I mam nadzieję, że wam się spodoba, także... Przez lata zawodowej kariery był prawie codziennym gościem w milionach domów. W głośnym wywiadzie udzielonym Markowi Czyżowi mówił, jak się upada. Jak się spada? Czasami boleśnie. Był laureatem wielu nagród, dziennikarz.
Jak się czujesz? Z tym, że dostałeś główną rolę w pełnometrażowym filmie bez castingu, że wybrano cię. Czekam na pieniądze. No to się nie doczekasz. No Bosko, jest jak ostatnio szłam, to... Nie. A ty nie wziąłeś? No to będziesz musiał dać radę. Aha, w sumie mówiłam, ostatnio jak właśnie szłam też, to tak pięknie pachniało. Pełna profeska, widzę. A coś mi gryzie w rękę. Ale musiałem uczyć. Aha, dobra, czekaj, bo ja muszę zmienić jeszcze. Chyba było to? Trybki nowy, tak? Ale jestem dobry. No to mówię przecież. Zacząłem nagrywać, jak już wyskoczyłeś. Jeszcze raz i pokażę, jak no, to wygląda. No, dobra. Pokaż. Już możesz. Już zrobiłem. Nie, już Tak? No, trochę w lewo, delikatnie, moje, no, trochę za bardzo, jeszcze trochę za bardzo, nie, w to bardzo w prawo. O, dobra, teraz. Nie, jednak nie. I pamiętaj, musisz jeszcze raz zrobić ten obudzony taki, ale nie, aha, ty zasadę testujesz teraz, tak? Nie aż takie. Jakiś ciach, klaps, coś, nie? No dobra. Pokażę. No nie, tego włosa musisz wziąć. To żeby... Dobra, już ej, to kamieniołom tak widać stąd? Te takie pustki na tej górze, koło supa, zaraz za supem, no, po lewej. Widzę przecież. Jest taka szansa. Okej. Okay. Za szybko idziesz! Nie mogę wytrzymać już, żeby się śmiać. Ale pokażę, jak to... Cyk, teraz też ci widać nos. No nie. No widzisz, no. No sorry. Koniec dnia pierwszego, piękne słońce i mam brudne buty od ziemi. Tutaj mój asystent kameruje z drugiej strony, a ja kameruję jego, więc kamerujemy siebie nawzajem. Biedno. Nie, ciebie nie, ty idź. Teraz cię jak nie dam na bohater dnia. Żartuję, to ja. Co? Daj mi chwilę. Dobra, chodź. No. Ale musisz bardziej, a ja bardziej muszę tak być nad tobą. Bo tak samo długo. Bawi. Bo tak samo długo. Nieprawda, było dużo krócej. Nie. Za bardzo teraz. Ja już się za bardzo wczułem. Czemu przeczesałaś włosy? Czemu? Nie, za głowę. Nie rób tego. Koniec filmu. Wygraliśmy cały film. Jaką ja mam czystą twarz? Byłem ją chyba z 8 razy. That's a wrap.